coraz bliżej nas. Dzień dobry i witam Was w 23 vlogmasie. Udajemy się z Gumisiem na zakupy. Zostaliśmy oddelegowani na takie typowo świąteczne zakupy. Ja nagrywam dzień wcześniej, co no wszyscy wiedzą. Dzisiaj de facto jest 22 grudnia i my z Gumisiem mamy 19. rocznicę ślubu. Po prostu szok dla mnie. A dla Ciebie? Wierzysz, że masz takie szczęście przy sobie 19 lat? Się śmieję. No powiedz, że jesteś szczęśliwy. Tak, jestem. Bardzo? Ja. No, także 19 rocznica, za rok mamy 20 lat ze sobą. O matko, to jest normalnie nie do pojęcia. I z takich nowości u nas zamykają nas na całego, czyli kolejny lockdown w Irlandii 24 od godziny 15 ma nastąpić całkowity lockdown. Ale Irlandia wiedziała, co robi, dlatego że wszyscy mówią, nawet Irlandczycy, że to przez wzgląd na Polaków, dlatego że wiedzą, iż Polacy mają w tym dniu Wigilię i się spotykają. Także początkowo miało być 28, ale zrobili 24, także od godziny 15 nie możemy się odwiedzać w domu, także nasza Wigilia została troszeczkę zmieniona. Gości również nie będziemy mieli w pierwszy dzień świąt, ale nic i nikt nam nie zniszczy tych świąt i będziemy świętować, także żadne menu nie zostaje ukrócone, po prostu robimy wszystko tak, jak żeśmy ustalili, tylko wiadomo, nie narobimy tego w dużych ilościach, tylko w takich rozsądnych dla naszej rodzinki. Także tak sytuacja wygląda. No oczywiście, że jest mi przykro, że z przyjaciółmi się nie spotkam, no, ale no cóż, no nic nie zrobię, a też nie dam sobie, żeby mi ktokolwiek zniszczył humor i przede wszystkim klimat świąteczny, także nie daję się, trzymam się mocno i... Okej, tyle tytułem wstępu. My zbliżamy się do sklepu i jeszcze Gumiś, później jak będziemy wracać, zajedziemy tutaj, bo otworzyli nam taką fajną budkę, ja Wam pokażę. O, tu jest barista i taka budka właśnie z kawą. I chciałam ją wypróbować, jak ta kawa smakuje, bo początkowo myślałam, że podjadę do Kosty, no a jak zobaczyłam tą nową budkę, ona chyba jest tydzień czasu otwarta, także jestem ciekawa, co tam ten pan, czy pani, nie wiem, kto tam jest nawet, serwuje za kawę. Popatrzcie, jaka jest fajna opcja w tym sklepie. Tu można sobie kupić i zrobić samemu sok z pomarańczy. Tu są butelki. Po 5 euro największa. Najmniejsza 2,50 i 3,50 taka średnia. Wróciliśmy do domu. Ja za chwilę będę się brała za śledzie. Wyparzam słoik, ale zanim to zrobię, to jeszcze chcę Wam zrobić taki szybki haul zakupowy, nie tylko spożywczy. Zacznę może od tego bardziej przyjemniejszego haulu. Słoik na śledzie wybrany. Wzięłam ten niższy, szerszy, dlatego że ja już ten wyższy posiadam w domu. I stwierdziłam, że ten będzie tylko i wyłącznie właśnie na śledzie. Byłam również po zapasy świeczek i tutaj Paul Costello, który jest moim ulubionym projektantem, jeżeli chodzi o wnętrza, o porcelanę, ale również uwielbiam jego świece i tutaj jest zimowa świeca, Winter Spice, tak, zimowa świeca, przepięknie pachnie, w ogóle ma sam, cały design ma przepiękny, ja tego nie otworzę, dlatego że tu siedzi, o nie, może otworzę, o, ona jest zamykana w ten sposób, żeby, wiecie, żeby jak najmniej wietrzała. Ma przepiękny zimowy zapach, niezbyt nachalny, bo nie wszystkie zimowe zapachy mi się podobają. On jest po prostu ładny, a nie jest jakiś tam duszący. Tutaj wzięłam z celtyckiej kolekcji
irlandzkiej, Winter Pine, i to jest po prostu przepiękna świeca o zapachu sosny. Ja nie mogłam oderwać nosa od tej świeczki w sklepie i gumiś mi mówi, weź, no przecież już kupiłaś jedną, w domu masz jeszcze kilka, po co ci tyle świec? A ja mówię, nie, ja muszę ją kupić, także zapach mnie oczarował w ogóle w sklepie, także pierwsze co przyjechałam do domu, to wsadziłam oczywiście nos z powrotem do tej świeczki, tak się ona prezentuje. I jeszcze wrócę się do tej świeczki, Paula Costello, bo często słyszycie właśnie to imię, nazwisko tego projektanta na moim kanale. Kubek ostatnio co kupiłam z kobietą w czerwonej sukni, a kiedyś mama mi podarowała zestaw talerzy biało-niebieskiej porcelany. Paul Costello to jest projektant, jeżeli chodzi o modę, ale również zajmuje się projektowaniem wystroju wnętrz do domu oraz porcelaną. Także nie tylko świeczkę dzisiaj kupiłam, jeżeli chodzi o Paula Costello, kupiłam również przeurocze, popatrzcie, talerzyki. Ja je kupiłam stricte na tatar, dlatego że będę miała trzy tatary, łososiowy, śledziowy i wołowy. I stwierdziłam, że potrzebuję jakichś pięknych, wyjątkowych talerzyków. W ogóle marzy mi się cała zastawa od Paula Costello. Na razie ją kompletuję, wiecie, tak pojedynczo. To, co mi potrzeba, to kupuję, dlatego że on no co sezon to wyprzedaje starą kolekcję. Jest nowa kolekcja i uwierzcie mi, te wszystkie rysunki na jego talerzach, kubkach są przepiękne. Tutaj mamy, widzicie, również kobietę, która się przechadza gdzieś tam uliczkami wśród przepięknych kwiatów i on te wszystkie rzeczy maluje sam. Tutaj jest nawet jego autograf, także całą porcelanę to są jego rysunki, także ma przepiękne wzory. No i przede wszystkim on swoje projekty ma związane z modą, można tak powiedzieć. To są takie modowe projekty porcelane. A tutaj taki szybki hol spożywczy. Praktycznie codziennie robimy jakieś zakupy, a dzisiaj dokupiliśmy cytryny, bardzo dużo cytryn, dlatego że do ryby nam bardzo dużo idzie. Pietruszka, cebula, czerwona cebula, tu jest czosnek, oczywiście gdzieś tam do sałatek, do śledzi. Mandarynki, nasze ulubione masło. Ono jest sprzedawane w takim opakowaniu. Oczywiście również można kupić go w kostce, no ale ze względu na wielkość, bo tutaj się mieszczą dwie kostki właśnie masła, to kupujemy w takim właśnie opakowaniu, ale jest bardzo dobre i słonawe. Tutaj mamy tuńczyki, tu mamy spaghetti z Heinza i to jest bardzo dobra opcja na coś szybkiego, jak Lukasek czasami ma ochotę na coś, to kupujemy mu takie, albo malutkie puszeczki są dla dzieci, albo takie większe puszki. Teraz zdecydowaliśmy się na większą puchę. Stork, margaryna do pieczenia, dwa razy cukier brązowy, marchewa jeszcze tu jest, dwa rodzaje kawy, kupiłam espresso i kupiłam taką, pierwszy raz tą będziemy pić, to jest jakaś Sumatra, także nigdy nie piłam, jest w taka w ziarenkach, a z kolei espresso jest taka, wiecie, sproszkowana, bardzo lubię tą espresso. Olej rzepakowy, dziękuję Lukasku, bo mi pomagasz. Tu jest łosoś na Wigilię, ale jeszcze raczej dokupimy tego łososia. A tu kupiłam takiego dużego 300-gramowego łososia do tatara. Domcia, siup, otwieramy kalendarze. Przedostatnie okienka, aż serce boli, po prostu serce boli. 23. Herbatka Glow. Ogórek, zielona herbata, aloes i biotyna. Dobra, zostawię sobie ją na jutro, bo już tak naprawdę to już jestem opita dzisiaj herbatami. I kalendarz z Deklora, 23. Tutaj. To jest żel z granulkami, tak jak scrub. Czyli scrub albo peeling. No to super. Peelingów nigdy dość. No, ja używam praktycznie co drugi dzień. Także też mi schodzą. I soap and glory. Ok, i mamy numerek 23. I tu będzie jakieś masełko.
Albo balsam. Jakie wielkie! W 23? Oni się chyba nie pomylili. 300 ml. Ale wielkie, popatrzcie, jaka pucha. I co to jest? To jest butter, to jest... masełko do ciała. Wow, no super. A pokaż mi, gdzie jest 24 na wynika. Aż z ciekawości popatrzę. Tutaj. No też duże. Ja się spodziewałam takiego produktu, szczerze Wam powiem, w 24 okienku. No, piękna niespodzianka. Soap and Glory. Super. Dobra, maseczki teraz. 23. Ale popatrz, aha, bo ty mi zrobiłaś 25 maseczek. Tak, okay. 25. Mhm. O, tutaj jest green tea. Zielona herbata. Tak, zielona herbata. Z tej nie miałam, ale ogólnie z zielonej herbaty posiadałam maseczki. Bardzo ale fajne. Z tej marki nie. Pierwszy raz próbujesz i masz kilka, bo akurat to jest jedyna marka chyba, która się powtarza w tym kalendarzu. No, ale ja w ogóle lubię tą markę, bo już miałam z nią styczność ogólnie. Tak, no to dobrze. Mhm. I kalendarz Dominiki. Przepiękny kalendarz z Glam Shopu i numerek 23. To. I tu rozkminiamy, że to będzie ten ostatni cień do kasetki. Tak, będzie. Pierwsza nazwa. Nalewka. Jezu, normalnie boskie te nazwy są. Uwielbiam polskie nazwy w cieniach. Ale jaki piękny. To jest taki... Wow, taki miedziano, brąz. Miedziano, winowo, nie wiem. No. Wiadomo, pokażemy tą paletkę w całości jeszcze raz w świetle dziennym, chociaż na przedostatnim vlogmasie chyba pokazywałyśmy. Piękny. No, piękny. I tak się prezentuje, Dominiki, cała paletka. Cieszysz się, że już masz wszystkie skompletowane? Tak, śliczna jest. No, piękna jest. Bardzo, kolory są bardzo ładne, takie dzienne, ale też można na imprezę ładnie no sobie tak, super taką paletkę gdzieś zabrać, bo wykorzystasz ją po prostu na dzień i na noc. Tak. No. Okej. Okay. Ty, to ona dlatego może jest z tymi małymi mini pędzlami. To jest może podróżna. Na każdą okazję. Mm-hmm. Całkiem możliwe. Tak czy siak, małe pędzle, większe, ale są po prostu przeurocze. Ja byłam w ogóle w szoku, że w pierwszym okienku taki był w ogóle, takie okienko, kosmetyczka z pędzlami. A najbardziej oczywiście jestem ciekawa tego okienka. Okej, okay, to już by było wszystko w dzisiejszym vlogmasie. I zapraszamy na jutrzejszy, 24. Buziaczki, na razie, pa pa! Pa.